My name is Alan Wake. I'm a writer. Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Alana Wake'a. Udajemy się na tajemnicze spotkanie z porywaczem. Nie no, zaparty światło, człowiek. Zobaczmy. Cóż tu fajnego mamy? Ale muszę przyznać, że chciałem sobie z 2 tygodnie pomieszkać w takim domku w górach. Mogłoby być ciekawie. Kolejny termos. Zastanawiam się, czy będziemy mieć jakiś samochód czy z buta. Dobra. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. Dobra. Okej, czyli mamy brykę, spoko. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Serio, zamknięte? Już nie pamiętam. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Nie pamiętam, co było w tej grze w pewnych momentach, ale jak nie mam, trzeba iść do recepcji, tak? Po kluczyki do samochodu. O, coś tam się świeci na zielono. Trzeba zobaczyć. Otwarte całkiem przypadkowo. A to radio. O, przełącznik światła. Dzień dobry. Szafa. Jak miło. Dobra, posłuchajmy tego, co radio prowadzi. Pewnie. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too.
Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Dobra. Najlepsze jest to, że skoro on wyciągnął spluwę, to będzie się zaraz jakaś walka. Mój Boże. Pona się sama poruszył. Nawet daleko ta latarka świeci. Jezu. Dotknąłem opony i się ziemia zatrzęsła. Niesamowite. Fajnie to porobili. Kopnij. Ten to ma żelazną stopę chyba. Ciekawe, czy telewizor da się włączyć. I będzie kolejny odcinek. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know?
He won't stop screaming. Am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Poprzedni odcinek był ciekawszy. A tutaj co dają? Karteczkę dają. Zobaczmy zatem. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance. And life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her... To Rose się wraz z tym kocha? Nie walanie? O, dziewczyno, zawiodłem się, zawiodłem. Kolejna kartka. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. Jezu, co tam się dzieje? To Rusty to jest ten strażnik przyrody? Dobra, spokojnie, patrzę tylko. Słyszę, ale termos jest ważniejszy. Że jakąś kartkę znajdę. Jezu, co tu się stało? Duch mroku atakuje Rustiego. Impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. Duch mroku. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Zaraz poszukamy. Oczywiście. Muszę się rozejrzeć. No proszę bardzo. Czy nie ma kartki albo termosu? Kocham takie motywy. Jest to strasznie rozpraszające, ale no...
Jakoś podświadomie muszę szukać tych termosów, no. Sorry. Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Przynajmniej mamut stoi. I'm here. I'm hurt. I can't move. Bywa. Mr. Wake? Oh, hell. It happened. Just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh, good boy. No w kuchni to raczej już nic nie znajdę. Skoro chyba poprzednio coś znalazłem. Tutaj nic nie ma. Na zewnątrz pewnie też już nie wyjdę. Pewnie. Dobra. Idziemy zatem tutaj. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Spoko, Rusty i tak zajdzie pewnie. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. Ciekawe. O. Too late. Someone destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. No to weź tą siekierę. Rusty! Się bawi kolega tam widzę. A tu się da wyjść tędy? Nie da się. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. It is me haunting my senses. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Ale mamut stoi. Please! Don't feed the animals! Już przejęła go moc. Fishing! For those prisoners who purchase a park! Oh my god. Obey! The park ranger's instructions! At all times! Rusty, no! Never! You're close closer than 100 yards! Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards! Pets must be leashed! At all times! Never leave your pet on a It's...
Możesz zginąć. Dziękuję. O! Kolejni świadkowie Jehowi. Świetnie, koleś, świetnie. Tak sobie mi to idzie, ale przeżyłem, spoko. Widzę, że bateria w latarce się sama regeneruje, spoko. Piękne światełko. I co, mam tutaj przejść? Czy jak? Ale lipa. Dua lipa. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Kolega się trochę obsrał. Kurde, myślałem, że racę znajdę, a tu lipa. Bierz piwko, nie krępuj się. Ostatnie myśli Rusty'ego. Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens. But she... Dobra. Panie Rusty. Rozumiem, że muszę tam na dół zejść. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Co będzie jakaś skrzynka, pistolet z rasami, czy nie bardzo? Czy w końcu się kiedyś nabiorę i nie będzie skrzynki, tylko kupa opętanych?
Szczelba. I rakietnica, no na bogato. To prawie możemy iść i walczyć. Szkoda tylko, że mało naboi do szczelby, no ale cóż. Przynajmniej rakietnica jest. Tak jak będzie trzech kolesi, to warto będzie z niej strzelić. Bo żarówki mają to do tego, że lubią się przepalać. O siema. Belek. Tu chyba nic nie ma oprócz czegoś tam, ale to chyba tamtędy będę szedł. Tak zakładam. Szkoda, że nie mogę czapki założyć. Chyba tam na górę muszę iść, ale jakaś ścieżyna tutaj prowadzi, co mnie kusi oczywiście. Karteczka, okej. Okay. Szybki rzut okiem. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. Dobra, wiem, że Barry się zabujał w Rose. Chcę ją stuknąć, żadna nowość. Nic więcej tu nie ma, tylko kartka. Jakąś racę bym chętnie przygarnął. Nic nie ma ciekawego. Szczelba nie jest zła, ale z
skitram na gorsze okazje. O, siema. Co za pałka. Możesz go zabić. Ja pierdziu. Jaka brenda. To może wezmę shotguna jednak. Ciężko się do nich strzela, kuźma. Chyba skończył się dzień dziecka, bo... Albo ich nie trafiam idealnie w głowę. Albo wyraźnie... się mocniejsi zrobili. Było ich trzech, to można było poszaleć z racą. A, nie masz już amunicji, no to spoko. Okej. Świetnie. Już możesz. Kuźwa. Serio. Chodź, koleś, chodź. Czytaj. Przynajmniej rację mam. To tym razem słabo mi poszło. Rozumiem, że tu jeszcze trzech mi wyskoczy na ryja. Albo na plery. Albo nic mi nie wyskoczy. Bo przecież... Dałbym radę to odpalić, jak mnie atakowali, ale spoko. Dawać mi flary. Nie ma żadnej flary. Niech się walą.
I turn the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in. Nieporadny. Dawać mi termosik. Czemu ja tam nie byłem? Jak ja się tam mam dostać? Ja się pytam. Kurde, no. Może wracając jakoś tam trafię. Nadzieję taką mam. Sporo was, ale cóż zrobić? Świetnie. Się zaklinowałem o coś. Się skończy moje randewu. Jezu. Nieźle. Jeden nabój mi został. No to teraz tylko strzelba. Tak było fajnie. Tyle naboi miałem. Tu ciemno jak... Zaraz. Nic tu nie ma fajnego. Dzięki. Dobra, rozumiem, że tu jest mój termosik. Serio, nie ma jakiejś skrzynki ukrytej. Chamy. Nic, nic.
to mam was głęboko. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities. Będzie jakiś agent? Spok. Kolejka? Czy to winda jest? Ciskaj guzik, Alan. Myślałem, że jak to będzie jechać, to żarówkę wywali i zaatakują. Przynajmniej szybciej zjechaliśmy. Keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Ej, koleś, miałeś ich zdjąć. Świetnie. To taka zabawa. To strzelaj do niego. Teraz ze załapiesz? Spoko, strzelają świetlą. Razem nie mam cztery jeszcze, dobra. Co żeś widział? Traf go, koleś, kuziwa.
these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Pull them off, damn it! Just a little longer. Scare them off! Get some light on those bastards! That'll keep them off us! Just a little longer! I almost got it! Okay, it's open, Wait. Move it or lose it! Chodź, Cole. Cole. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Kurde. Like that, boy? Muszę się, czemu nie? Kiedy tutaj jest termos. Utrzymaj pozycję na platformie. Świetnie w głowę dostałem. God, zachodzą nas od tyłu. Koleś, zabijaj ich, przecież ja zginę teraz. Świetnie, nie wiem, w jakim sobie wyobrażałem, że ja to przejdę. Zabij go, kuźwa, koleś. Tak, widzę.
Dajesz mi ten termos, kurwa. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her all. Super. Termosu nie podniosłem. Mega. Mega wypas. Skończę to powoli, tylko dojdę do następnego checkpointa. Niby. Gdzie jest skrzynia? Tutaj? No proszę. Już masz racę na maksa? No. Dajcie checkpointa. Chciałbym skończyć. A nie będę się wracał przecież. Okej. Chyba był checkpoint. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it... Dobra. W sumie nie wierzę sam sobie. Idę jeszcze kawałek. Widzę was. Co tu niby jest? A, już widzę co jest. Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. A ja myślałem, że to jest jakaś znajdźka. Znaczy, w pewien sposób była znajdźka. Nogę mi przytegował. Czemu ja idę w głąb lasu, a nie ścieżką? Najwyżej jak zginę, to się przekonam, gdzie checkpoint jest. I skończę. To znowu jest ta pułapka. Niech się walą. Trochę jest tych pułapek.
Przypuszczam, że jak przyjdzie mi uciekać przed nimi. Właśnie chciałem to powiedzieć. W sumie oni też mogliby w to wpaść, tak myślę. Kurwa mać. Ile? Można. Maszynopisu strona. Sarah didn't care about the legal threat. Świetnie, że Sarah myślała. A ja myślałem o zakończeniu już tego odcinka. Przedługiego. Osiągnięto punkt zapisu, aleluja. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka przedługiego, ale w sumie nie aż tak długiego jak na mnie. I zapraszam gorąco na kolejny odcinek niebawem. Dzięki jeszcze raz, hej.